Ama, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na odcinku w śniadaniówce Polsatu. Jak tobie się tutaj podobało? Pięknie. Bardzo się cieszę, że Polsat zdecydował się na tworzenie własnej, odrębnej śniadaniówki i myślę, że te kolory nadchodzącej jesieni dodadzą takiej energii życia. Ty jesteś teraz gwiazdą stacji Polsat, bierzesz udział w najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami. Moja droga, wiemy, że już parę treningów za wami. Jak tobie się podoba start tej przygody? Cudownie, ze względu na to, że mój partner taneczny jest tym, którego afirmowałam i okazuje się, że on afirmował też mnie, także wspólnie gdzieś dobraliśmy się potęgą podświadomości, jakkolwiek to brzmi. Jest bardzo wymagający i ja przyznaję, że odkrywam mięśnie w moim ciele, o których pojęcia nie miałam wcześniej. Tutaj padły oficjalne słowa, że zatańczysz z Michałem Cassinem. Ja przyznam się szczerze, widziałam już u Michała na story, że pokazał twój tatuaż, więc gdzieś tam się zorientowałam, że tańczycie razem. No właśnie, jak wam tam w tej parze? Cudownie. Chyba oboje jesteśmy pracoholikami, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Bardzo lubimy ciężką pracę i wiem, że Michał jest takim, jakby to powiedzieć, detalistą. Dba autentycznie o każdy detal, więc ja codziennie za nim uczę się nowych kroków, a codziennie się jakby poszerzam swoją wiedzę o kolejne nowe wyzwania taneczne. Każdy trening rozpoczyna się od takiej solidnej rozgrzewki i wypracowywania szczególnie układu nóg, który w tańcu z gwiazdami oczywiście będzie, ale tańcu towarzyskim w ogóle jest niezwykle trudny, bo taki dosyć w moim przekonaniu nie do końca naturalny. Michał doszedł z Roxy Węgiel do finału. Czy ty czujesz przez to większą presję? Wiesz co, oczywiście, że mam podniesioną poprzeczkę bardzo wysoko. Roxana jest przepiękną dziewczyną, cudownym człowiekiem w ogóle i tańczyła no, wybitnie, naprawdę tak uważam. Ale wydaje mi się też, że to jest nowe rozdanie. Mamy nowe gwiazdy i warto chyba patrzeć, że to jest 15. edycja z taką świeżością. Każda kolejna edycja jest jakby nowym powiewem jakby energii, więc skupiajmy się na tym, że jakby my nie porównujemy się do tego, co już było, bo chyba nie warto, bo każdy z nas jest odrębną jednostką i ma unikalny na swój sposób i też ma inne cechy i warto jakby skupiać się na tym. Jasne, że tak, tego się trzymajmy. Ama, ty poinformowałaś swoich obserwatorów, że zmagałaś się z kontuzją. Czy to będzie ci przeszkadzać w treningach albo czy już odczułaś ból tej prawej nogi? Absolutnie nie. Wiesz, to jest już ponad rok czasu od operacji Achillesa, którego zerwałam i myślę, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Dziś patrzę na to zdrowie inaczej. Na pewno wiem, kiedy jest ten moment graniczny i że już nie doprowadzę do tego, żeby się przeciążyć.